O, teraz. Dzień dobry Państwu. Z tej strony, jak to się mówi, Jan, no. Przeciętnie były Borodo, tutaj go na dzień dzisiejszy zostawiam się przy swoim nazwisku, imieniu, tutaj go. Także Państwa pozdrawiam tutaj go i proszę Was o jedną zasadę, jak to się mówi, i przedstawienie, że po prostu, no, pozdrawiam wszystkich, którzy mnie przeciętnie oglądają i tutaj go. I także... Czekaj, co tam było? Mów! No, przykręciłeś siebie. No. Mów, gumis. No teraz dobrze. Co miałem powiedzieć? No. Pytania za to wyjęli. Też się przykręcę. Dobry Państwu, tutaj go po raz drugi. Tu ten, bo może się pomyliłem do tego. Jak tego, to proszę dla mnie zadawać pytania, a ja postaram się na wszystkie pytania poodpowiadać. No i tutaj go. A raz, druga sprawa jeszcze. Dziękuję dla chłopaków, którzy się złożyli dla mnie na prześliczny zegareczek. Widzicie Państwo, tak wygląda, jak to się mówi, prezent. No, za lajty. No, dlatego tak bym chciał Wam podziękować, jak to się mówi, no i przeciętnie, tak jak powiedziałem, przeciętnie róbcie to, jak uważacie tutaj go i na dzień dzisiejszy, na razie, no może nie dziękuję, bo jeszcze będę nagrywał to ten, bo jeszcze będzie poważniejszy film, to ten. I także dla Państwa po prostu prosiłbym o szczęście, zdrowia i pomyślności, jak to się mówi, i na dzień dzisiejszy tutaj go. Także po prostu wysyłajcie co nie bądź jak na lajta. To będę zadowolony, bo jakoś z tego będę starał się trochę przeżyć. Bo na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, no wiecie, że startuje na przeciętnie, czy na wojewodę, czy na prezydenta tutaj go, ale nie jest powiedziane do końca, czy to mi się uda. Ale przeciętnie się postaram, żeby no jakoś to było tutaj go. Także na Białystok, jakbym startował, to tak jak Sucholaski to robi, no to ja bym trochę inaczej to robił. Ale no, mówi się trudno, żyje się dalej. No ale no, trzeba robić jak się da i jak to mówiąc, jak u nas w kraju to jest. Tutaj go, że jak się kraje, tak się żyje. No, którzy... Jak to się mówi, żyją the best, a niektórzy muszą po kasiokach koczować. I tutaj, a Sucholaski powinien w te miejsce, gdzie indziej, tutaj go to powinien pieniądze wsadzić w jakiś hotel tutaj i wybudować przynajmniej jakiś hotel tutaj dla bezdomnych. Także Państwu, jak to się mówi, chciałbym tak samo pomóc, tylko tyle, że głosem, a głosem i słowami, jak to się mówi tutaj go. Także liczę, że jakoś pomożecie dla mnie. Na dzień dzisiejszy tutaj go, na razie tutaj, może potem się jeszcze wypowiem na inne tematy tutaj go, ale na razie to dziękuję bardzo i dla tych chłopaków dziękuję za ten zegarek, którzy mi sponsorowali jego tutaj. Także cieszę się z tego, choć przynajmniej nie patrzcie, że ja mam komórkę, bo komórka to jest przeciętnie, jak na mój dzisiejszy dzień, jest zawsze znaleziona. To jest tylko nie jedna. Bo jeszcze mam drugą komórkę tutaj, ale obsługuję się to, bo mogę nagrywać filmy i tu nie filmy.
Także Państwu proszę o piękną, jak to się mówi, zapomogę. No, to już jest Wasz interes, nie mówię, jak to się mówi, tutaj go. To od Was będzie zależeć, jak będziecie przynajmniej puszczać w lajcie wszystkie, przynajmniej no, zarobki, nie zarobki i moją oglądalność. No ale to jest od Was decyzja, nie moja. Ja po prostu jestem, jak to się mówi, człowiekiem bezdomnym do tego, a że przebywam w mieszkaniu, to to jest co innego. Bo ja tylko przyjeżdżam tu na kolację i tego i odjeżdżam. Także Państwu po prostu miłej nocy życzę i tutaj go. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, tego chciałem pozdrowić całe ogólny Białystok i tutaj, i także i województwo i tutaj, no, prezydenta, którego ma zamiar startować, własną imiennie pozdrawiam sobie, sam siebie, jak to się mówi, i tutaj go. I tak, żebym chciał przeciętnie, żeby Państwo, no, można powiedzieć, głosując na mnie, jak to się mówi tutaj, no to by było, jak to się mówi, no, na moje przysłowie, to the best, let's go. Tutaj, tak jak wczoraj Wam opowiadałem o jednej rzeczy, że na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, wczorajszy, dostałem prezencik od ludzi, którzy mnie prawie nie znają, jak to się mówi, a przysłali dla mnie prezencik. Tu ten i czekam jeszcze na ciąg dalszych prezentów do tego. A także, co chodzi tego, to na prezydenta mam zamiar startować, albo na wojewodę, albo na jeszcze inne stanowisko, które objąć w Białymstoku. I także liczę na Waszą ludzie pomóc tutaj. I tutaj pomoc będzie Wasza, jak to się mówi, ważniejsza dla mnie niż tego. I tej, co tam jeszcze było? A, pytania, to proszę do mnie kierować. Proszę pytania i tutaj go wiązać do mnie tutaj go. Na każde pytanie odpowiem, jak to się mówi, jak chcecie, to nie ma sprawy. A tu będziesz nie uczciwy. Także liczę na Waszą przeciętnie pomoc, jak to się mówi, że ja mógł wystartować, jak to się mówi, na białostockiego, nie wiem, którego tu ten, ale żeby było lepiej, jak to się mówi, tutaj, bo będę się starał, żeby bezdomni mieli trochę lepiej. Bo na dzień dzisiejszy bezdomni po śmietnikach śpią. Nie powiem, że to się zdarza dla każdego, ale na dzień dzisiejszy w Białymstoku powinien powstać jakiś hotel, żeby ludzie mogli sobie zamieszkać. Bo to nie jest taka opcja, żeby ludzie, dajmy na to, no, mieszkali kiedyś, dajmy na to, w mieszkaniach, z mieszkań zostali powywalani i do tego, a teraz chodzą po podwórkach, jak to się mówi, i po śmietnikach, znaczy no, nie powiem, że po śmietnikach tutaj, tylko po kasiokach, no to już powiem po przeciętnie, po bliżej granicy tutaj, ale to mi się nie podoba. Dlatego mam zamiar, że jak tego, to trochę to zmienić i także w Białymstoku powstanie hotel dla bezdomnych i tutaj go. Nie, że teraz, że bezdomni mieszkają razem z tymi i z tymi. Nie. Tak, no,
tak nie może być. Bo to jest nie ta zasada, żeby tak bezdomni mieszkali z ludźmi, którzy, jak to się mówi, chodzą po śmietnikach do tego i wracają, jak to się mówi, no nie powiem, że pod wpływem alkoholu czy czego, tylko że wracają z pchełkami. A państwo, jak wiecie, co znaczy pchełki, to powinniście się domyśleć. Także nie jeden chodzi przeciętnie właśnie na łyso, obcięty tutaj go, bo że obleźli jego. A to właśnie przez te wszystkie stanowiska, które proponuje Straż Miejska, Policja tutaj go. Tak to nie wiem. Na dzień dzisiejszy, żeby tak przepowiedzieć tutaj go, to powinien właśnie jakiś pustostan być otwarty i niech sobie ludzie tam zrobią porządek, każdy sobie i tutaj go wody przyniesie tu ten, a jak nie, to niech wodę podłączą do tego, żeby każdy miał przynajmniej jak to herbatę zrobić, to wszystko, a nie, że noszą spod pompy, pompy pozamykane zostały, jak na dzień dzisiejszy słyszałem do tego. To tego nie rozumiem trochę w Białymstoku, żeby takie czuć, rzecz powstała. To jak, jeżeli to Sucholawski takie coś robi, to nie ma sprawy. Ja mam zamiar startować, to dobrze. Zobaczymy, co on ciekawego powie na wyborach. Bo to nie będzie takie ciekawe, bo wiem, że za dużo głosów mam, żebym ja przegrał. A mogę przegrać, to nie ma sprawy. Jeżeli ktoś będzie lepszy, to swoje wszystkie głosy, które mam wygrane, dajmy na to i za granicę, i z kraju tego, no Sucholaski dostanie ode mnie gratis. Tylko, że będzie musiał się dostosować się do moich pytań. Także państwu na razie na dzień dzisiejszy i nocy życzę dobranoc. No, ciemne trochę.